Tak. Renegat DPM, ale papier. O, cycek na wieży. No i kadłub też taki. No. I Sajda nie zrobi. Renegat jest spoko, ale nie na turnieju. No nie. Rankingówki kiedy? Bogini? Nie wiem. Nie wiadomo, chyba nie ma daty podanej rankingówek z tego co wiem. Przypuszczę, no to jutro, ale rankingówki nie kojarzę żadnej daty podanej nigdzie. Może... Co sądzisz o tej mapie? Dużo nie osób mówi, że chciałoby ją na 8 tier maksymalnie. No, ja też jestem tego zdania. Ona jest tragiczna na dziesiątki. Ona jest za mała, żeby grać na dychę. Nie wiem, czy sądzisz tak samo. Uważam, że są gorsze. Ale można by było, ale są gorsze. Są gorsze? Są gorsze dla Niantry. Studzianki, kurna, na ciężki, wolny czołg. To jest dla mnie tragedia, jak gram jakimś wolnym. Dobra, od razu na objazd. Na objazdówkę trzeba jechać. No, ja już odbijam. Mają szybkie hateki w sumie. Renegat nie jest wolny, 7-5 też nie jest wolne. To jest na pewno jedna z możliwości. Albo cap. Znaczy resp broniony, przepraszam. Bronić respa? A patrz po spotu chwilę, bo... Nie wiem czy... Woda? Jadę patrzeć gwiazd. Ale zobacz najpierw to. No nic. Ja nic nie widzę. Spot. No, objazd, tak? Tak, stąd. Dobra. Już tam wracam. No weź się spróbuj to zaświecić. Tak. Jak zaświecisz to, o właśnie. Renegat albo został z tyłu, albo nie wiadomo o co chodzi. Wiesz co, zastanawiam się czy w takim... takim właśnie... W takiej sytuacji nie powinien tutaj podjechać tego na 5 jakoś bić teraz. Co myślisz? Czy na kapa jechać? Bo mogę kapa założyć też. No nie wiem, czy kapować chcesz? Czy. Zawsze można zrobić to w ten sposób, że ja wyjadę tędy, dam mu dwie pechy i ty zjedziesz na niego i też dwie pechy dasz. Żeby się nie rozbił. W co iść. No tam jest easy. Sprzedałem na razie, bo brakowało mi kredytów i czy dodasz do klanu pod rozwójnik? O! Kundu na podkreślenie 2018 złotych. I teraz mogę zrobić to, co mówiłem, żeby przejechać tam na tamtą stronę jakoś i się z nim duelować. Okej, jeżeli jesteś w stanie. Renegat się nie może za bardzo cofnąć, bo ja go trzymam. Tu mam bić na przykład w to miejsce, co nie? Ale już dalej nie mogę. Więc jakbyś zmusił Renegata do cofnięcia jakoś. Albo mam jeszcze inny pomysł. Mogę tutaj zjechać i rzeczywiście pojechać albo na kapa, albo wyjechać na bok temu 8-5 TS. Co ty na to? No dobra, tak. No jakbyś wyjechał na bokę 7-5 TS, to chyba najmniej się tego spodziewają ze wszystkich opcji, jak mi się wydaje. Ale E7-5 TS jest przodem do ciebie jak coś. Tak, wiem, ale chodzi o to, że teraz Renegat chcąc jechać właśnie do mnie, będzie musiał strzelić, no nie? No. Cień twu, dostanie od ciebie pechy. Więc ja teraz mogę się wychylić na Renegata, dać mu dwie pechy. To zrób tak. Został jedną. Okej. Okay. S5 będzie chciał mi oddać chyba. Dostał i strzelił. Musisz wjechać albo w jednego, albo w drugiego. Renegat ci na plec jedzie, chyba będziemy musieli wjechać tego S5 teraz. Mam 10 sekund. S5? No, plan. Strzelił. Okej, nie straciłem życia. Nice. To był mój plan. Dałem. Dobra, kończę. Oj! Aj, dał radę. Dobra. Chodź tu na klaty, się bijemy gołe. Chodź. A tam. Co za gość.
Cała moja myśl była jedna. Nie rozbić się. No renegat był zamknięty, więc to było akurat dobre rozwiązanie. No renegat stracił czas tylko w sumie. No. Mi się nie chce grać w ogóle. Dokładnie. Wota, co dopiero rankedy. A czy nie, że mi się nie chce grać wota, tylko bardziej to jest straszny wysiłek dla psychiki grać te rankedy. Od 7 do 21 marca. A granie w wota to nie jest wysiłek dla psychiki? Jest jakiś tam. No. Dziękuję bardzo Pazie Mistrz za 12 miesięcy. Roczek suba. Ale bardzo dziękuję najbardziej za info chyba w sumie. Nie wiedziałem, kurde, dzięki. Zaskoczyłeś mnie. To jest potwierdzone? Tak, na stronie jest, sprawdziłem. Na 1000% jest napisane. O kurde. Znaczy, wiesz, spoko. Jakby to rzeczywiście były rankedy, ale to są krankedy, więc... Walałeś jak były chiefy? No, chief jest o wiele łatwiejszy do rozwalenia niż kran. I teraz możesz się ze mną kusić, bo tak jest prawda. A jeszcze kran ma magazynek. Kran jest o wiele lepszy na randomy i na rankedy niż chief. Czyli mówisz, że widzowie nie muszą się przejmować nie mając chief. No, nie no. Uważaj z prawej tutaj często są. Chief musi być, bo chief jest potrzebny do gry klanowej. No wiem, wiem. Ale na randomy jest o wiele lepszy kran. Okej. Okay. On jest dość bezpiecznie ustawiony tą Skodą. Musimy uważać na tą prawą, na tego budżetu. Ja no na zamysł, bardzo o nim myślę, właśnie no. Ja się ustawiam bardziej w kierunku mida. Jak cokolwiek zejdzie na dół, to my powinniśmy w to wjechać. Tak, tak, zdecydowanie. To... O, jest Skoda. Czy on nas flankuje tym Progetto? Co on robi tym Progetto? To mnie zastanawia. Jaki on ma plan? Nie spotuje zamku. Ani Skody teraz. Bardzo mało czasu. Ja się boję mida, co nie? Dlatego się cofnę. A, jest Progetto. Plecy. Skoda zjechała trochę. Co, w Skodę? No, Skoda wyjedzie, zobacz, Skoda wyjeżdża, no musimy chyba przed siebie. Chodź, on będzie nam dobrą Ja się cofam, bo... Wolę mierzyć w proga teraz, bo prog wyjedzie, bo mało czasu chyba. Odbiły się progiem. Chodź, Skodę może teraz wyjedzie, bo zobacz, ona już nie ucieknie. Ej, prog, ulti. Patrz. Ale działa, nie mogę podnieść Rysia. Aj, kurde, to lipa jest. Skoda minus jeden. Możemy w nią jechać po prostu chyba, co? Nie, trzymaj nie. Pestki na proga, trzymaj Dobra. Pestki na proga. Chyba, że dasz pechę, masz pechy? No, za 2 sekundy mam. On nie ładuje jeszcze, nice. Uważaj na proga. Wyjeżdża Skoda, musi się cofać. Żebyś nie zginął mi. Dał mi jedną. Dobra, jest git. Chyba się poddał. Ładnie, dobra. Ale powiem ci, że... Kurna, fajnie to wykminili. Ciężko było. Byliśmy w takim krosie. No byliśmy. Ale ten prog w pewnym momencie wyjechał tak, że pokazał cały kadłub, dlatego zacząłem ci krzyczeć, A ja nie mogłem działa wziąć po prostu. Ja mówię, ja mierzyłem w Skodę, byłem wcelowany w Skodę. Aha, bo ty byłeś tak ustawiony pod kątem, dobra, tak. wiem, no. Cześć, chciałem tak. Nie dostawać z góry i nie dostawać tak, od Skody, tak, a byłem zarazem przed tobą. No. A ty byłeś, ja byłem na takim podniesieniu. I nie mogłem z tego podniesienia do góry tak lufy podnieść. No. I po prostu mogłem tylko w Skodę mierzyć, ale za to byłem bezpieczny ze wszystkich stron. Ale ich skład nie przeraża mnie, o tak. Wiesz? Przeraża? Nie przeraża. No, dosyć taki dziwny mają ten skład. Nie będę mówić, że nie. Ja zrobię dokładnie to samo. Okej. Okay. Czyli będziemy przewidywalni. Tak jest. Nie wiem, Ryszardzie, czy to jest dobry plan. Dać się tak wypunktować teraz. Słuchaj. Jak to mówią... Jak to było? Jak
jest, że zwycięskiego składu się nie zmienia, tak samo z taktyką. A, że zwycięski, tak? Czy jakoś tak się mówi? Nie. Nie wiem, nie wiem. Ja to... Nie oddycham. A jak się oddycha? Którym przyciskiem? Daj pechy, daj pechy, daj pechy, daj pechy. Dam pechy, dam pechy, dam pechy, dam pechy, jeżeli trafię. O, obróciło go. Perfekcyjnie. Dostałem od Kernervona. On też dostał. Skąd Kern? Tu, C2. Okienko, tak? No, ja bym powiedział, że ten... Czekaj, to ja minem się przyjadę. Ole, nice! O, lol, nice. Dostałem od niego w gąskę. No, tak mi się wydaje, że musisz od mida. Okej, okay. Nie muszę na razie. Znaczy, no, czasowo na razie spoko, no tylko... O! Szatny, yeah. To był szybki renegat, Ryszardzie. Szybki. No co, ale no to... To co, ja mu dwa razy w cyca dałem, to co mówiłem. No a ja też go w cycek trafiłem. No, no renegat się nie nadaje na takie... Czy ty sugerujesz, że my lubimy strasznie cycki? Oj, tak. Kto nie lubi? Dobra. No, Piotrek, co mi dał dwie pestki. O. Zapraszam do tańca, Piotrek. Chodź, chodź. Z Rysia jest dobry tancerz, z tego wynika. Oj, nie, nie. To dusisz go? No. Ale wciągnę go. Pam 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 pam. No dwa razy zbiorniki mi rozwalił, co za... Niemiły człowiek. Dokładnie. Dobra. Ale no renegat został szybko odholowany. Szybki, szybki renegacik. No, no ale to jest to, co mówiliśmy, ten czołg się nie nadaje na takie turnieje. Bo jest po prostu miękki. Bizonte? No to ma bardzo ciężką do przebicia wieżyczkę. Dla, jak się sklei, to jest porobiony. Ale to ma tragiczny DPM za to. Tragiczny. No dla mnie to jest taki setup pod przyjęcie na mida. Jak ja bym był nimi. Co robimy? Kap? Nie wiem, właśnie nie wiem, czy na... Na mida nie chcemy jechać. No nie wiem, no bizonty ciężko będzie tam porobić. Kap to też... No niby byłoby dobrze na kapie, ale... to co? Szybka decyzja. No mów ty, pierwszy jesteś. Dobra, to heal. Damy radę. Na skilla. To prawda, nie mamy go za dużo pewnie, ale... Mówisz, że bizonty będzie aż takie ciężkie do rozwalenia? No na wieży tutaj gdzieś może tam być. My jesteśmy szybciej z tej strony na górce, więc tak, można, może na dojeździe mu damy. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Oni pod kapa jadą. Zaraz sprawdzę. Czy mam wjechać? No, nie, no nie możesz zostać, bo jak jadę wodę, to też jesteś minus. O, widzisz, kap jest. To co mam? Już może będę zjeżdżał. Dwóch. Widzę tutaj, tu. Tutaj jest jeden. I pytanie, co teraz robimy? Czy jeden zostaje na heal? O kurde, a czemu tak? No a czemu nie? Tutaj można zjechać bez rozbicia się. No wiem, no, ale no... No tylko teraz... O kurde, lipa jest straszna, Max. Bo ja muszę zjechać tutaj no. Z tej... Chyba, że dasz. Nie dam. Skoda ładuje, Skoda ładuje. Ja też. Nice. Bizontem nie puszuje. Nie puszuje. Okej. Okay. Musimy na kapa wjechać, multi. Tak. Dasz radę wjechać? Czekaj, za 3 sekundy zbiję bizontę.
Widzą te zbite? Dobra, jadę po Skodę i mam ją na klipa. Okej. Skoda strzeliła jej jedną pestkę i puściłem mnie bizontę. Skoda strzeliła dwie, Skoda ładuje. Bizontę strzelił jedną. Dwie. Wysiadaj do przodu. Bizontę strzelił trzy. Mam go na klipa. Nice. Ile masz do pestek? 4 sekundy. Dobra. Powinno być git. Nice. On się zblokuje o budynek? Nie, nie zblokuje. No i zbiorniki. Nice. Mamy! Nice. Mamy to, brawo! Nice. Dobra. No, zrąbałem trochę, przepraszam. No, trochę mnie zostawiłeś samego, wiesz? No, przepraszam. No. Myślałem, że będzie dłużej czasu, ale aż tak nie przekalkowałem. No. Sorki. Plus. Kites, ważne, że do przodu jest. Dobra, widzowie. Mam nadzieję, że kontencik z turnieju wam się podobał. No, mamy wina. Dyszki, wina. Co prawda, nie udało Patrz, się. Zobacz, jaką mamy skuteczność. W tym roku zagraliśmy... Nie, w tym roku? Nie, w tym roku to był pierwszy turniej. Ale w grudniu zagraliśmy jeden turniej, teraz jeden. I na razie 100% zwycięstw. Czy w obecnej sytuacji no, ma być przez nas nie jesteśmy... Może aż takimi prykami jeszcze stanymi. Przekazali na pomoc Ukrainie to trzeba części, trzeba części. Czy to no. prawda, ale ja bym pograł jakieś 5 na 5 albo 3 na 3, ci powiem, no, wiesz? Na pewno ja, fajnie by było. Bo ja jednak czuję się pewniej w tych formatach, gdzie jest więcej czołgów, a tak. nie w 2 na 2, bo tutaj jestem naprawdę totalnym szokiem, że tak powiem. Mhm. Ale niemniej jednak... Bardzo dziękuję za turniej, Max. Ja idę dalej się położyć, bo troszkę zaczynam tak, się gorzej czuć. Wezmę sobie inhalator i będę sterydy wdychał. No, to dużo zdrówka, Ryszard. No, dziękuję. Jak coś, to można pograć jeszcze coś w tym tygodniu, jak tam będziesz miał czas i ochotę. Dobrze. Bardzo, Dobra. Bardzo dziękuję. To dzięki jeszcze raz i miłego streamka dziękuję. I wieczoru. Do zobaczenia, Siemanko, papatki. Pa, pa. Pa, pa, widzowie. Dziękuję. Siemaneczko.